Cześć, witam Was ponownie. Mówi do Was Piotr Kieszkowski z telewizji akwarystycznej Definite Aquascape TV i zapraszam na kolejną część relacji z targów Zoo Expo 2011, które odbyły się w zeszłym roku w Warszawie. W trakcie targów zorganizowano konkurs aranżacji nanoakwariów. Zbiorników łącznie było około 40, ustawiono je w 4 rzędach. Pierwszy rząd już Wam pokazałem w poprzednim filmie, a teraz pora na drugi rząd akwariów. Tu mamy zbiornik numer 1. Aranżacja składająca się głównie z korzeni, z kamieni. Troszkę tam jest mikrozorum też z tyłu. Natomiast na dnie, z przodu mamy kępy i gałęzatki. Tu zaraz będzie zbliżenie. No, kiedy zbliżenie. O, właśnie, teraz. Te takie niskie, ciemnozielone kępy to jest właśnie gałęzatka, kladofora, a pomiędzy nią takie jaśniejsze roślinki to są kępki hemiantusa. To akwarium sfilmowałem szczegółowo ze statywu, więc będziecie mieli okazję obejrzeć się także z bardziej statycznych ujęć. A te rybki, które tutaj pływają w zbiorniku, to jest chyba rozbora makulata. Zbiornik numer 1. Kolejne akwarium, akwarium numer 2. W sumie dość podobna aranżacja do tej poprzedniej. Głównie korzenie, kamienie, mikrozorum. Przy dnie znowu mamy kępy, gałęzatki. To wszystko ten taki niski ciemnozielony trawniczek, trochę przysypany piaskiem. To jest właśnie gałęzatka kladofora. Natomiast te większe, trawiaste, jasnozielone roślinki to jest chyba jakaś odmiana, taka drobniejsza Eleochalisa. Z tyłu natomiast bardzo fajne skałki, takie troszkę powcinane. To akwarium także sfilmowałem szczegółowo ze statywu, więc też będzie można mu się dokładniej przyjrzeć. To była aranżacja numer 2. Przechodzimy do aranżacji numer 3. Tutaj także były skały, tylko takie trochę bardziej kanciaste niż w tych poprzednich akwariach. Z tyłu w tle kryptokoryny, rozbory. Ja nie byłem pewien, czy to były rozbory SPI, czy jakieś inne rozbory z grupy rozbor, tych, które są podobne do rozbory klinowej. Ale tu za moment nadciągnie odświecz. O, właśnie. Właśnie, tu mamy Sebastiana z GSA, który na moment zawitał do mojego reportażu. Sebastian, jak się okazało, był autorem tej właśnie kostki. I to on mi podpowiedział, że te rozbory to rzeczywiście były rozbory SPI. Takie fajne akwarium. Piaski, kryptokoryny, trochę tych skał, dwa kolory piasku. To był akwarium numer 3 Sebastiana z GSA. A teraz zbiornik numer 4. Zbiornik numer 4 z czarnym podłożem, ale całe akwarium utrzymane w tonacji raczej jasnej. Tutaj była bardzo fajnie wyklarowana woda. Bardzo fajny w ogóle ten zbiornik. Bardzo, bardzo fajne kolory, dużo tych jasnozielonych roślin. Trzy samce gupików, które dobrze pasują do takich jasnych roślinek. Tu u góry mamy bolbitisy na tych korzeniach. Natomiast te jasnozielone kępki, ta w środku i ta po prawej stronie, to jest mikrantemum umbrozu. Natomiast z tyłu ta taka bardziej pierzasta roślinka, to jest chyba Didicus diandra. A tu w centrum, w środku mamy minipelię i po lewej jakiś mały anubiasek sobie rośnie. Zwróćcie uwagę, że te kolorowe gubiki to są ryby, które się znakomicie komponują z takimi jasnymi aranżacjami. No i co też jest ważne, nie płoszy ich jasne światło. Nie wymagają też jakiejś szczególnie spreparowanej wody. Także takie właśnie gubiki to jest świetna ryba do takich wystawowych akwariów. To była aranżacja numer 4. Teraz przechodzimy do aranżacji numer 5. Tutaj mamy całe podłoże obsadzone gałęzatką, czy raczej pokryte gałęzatką, bo trudno w przypadku gałęzatki mówić o obsadzeniu. Pomiędzy tymi kępami gałęzatki pojedyncze kępki Eleochalisa. No i statko rozbor, to chyba tym razem jest rozbora klinowa. Po środku natomiast ten fragment drewna, taki fajny troszkę wyglądający jak kawałek oderwanej kory. Aranżacja numer 5. Teraz aranżacja numer 6. O, tak, teraz widać. Teraz na pewno już widać, że to jest aranżacja numer 6.
trochę podobna do tych wcześniejszych, tam na początku rzędu. Trochę korzeni, trochę kamieni. To jest mikrozorum Windelow. To takie z rozczepieżonymi końcówkami. Natomiast te rybki, które tutaj pływają, to są rozbory Axelroda. Rozbory Axelroda pochodzące z Azji. Zobaczcie, że kolorystyka trochę podobna do Neona Innesa, tylko taka bardziej stonowana. Przypuszczalnie te ryby żyją w bardzo podobnym środowisku jak Neona Innesa, czyli zapewne jakaś brązowa woda z niezbyt jasnym światłem. No i stąd właśnie ta zbieżność w kolorystyce, w wybarwieniu ciała. Tu przy dnie mamy pelię. Widać te charakterystyczne rozgałęzienia łodyg, które odróżniają pelię od paproci Lomariopsis, czyli zwanej Sisva Septang. Taki spokojny, stonowany zbiorniczek. Troszeczkę się kojarzy z jakimś lasem, takim niezbyt jasnym, oświetlonym. Zbiornik numer 6. Tu mamy natomiast zbiornik numer 7. Zbiornik numer 7 to jest kolejny mój faworyt. To akwarium także sfilmowałem ze statywu, więc będzie można obejrzeć je w szczegółach. Bardzo fajna, ciemnozielona aranżacja. Dużo tutaj jest mchów różnych. W samym środku taka duża ciemnozielona kępa, o właśnie teraz widać. Ja nie jestem pewien, czy to jest mech Christmas, czy może Tajwan. Pytałem kilku akwarystów, którzy się znają na roślinach, ale też nie byli do końca pewni. Przy tej dużej kępie natomiast po lewej stronie na dole, tu mamy troszkę większy mech. To jest, o właśnie teraz widać, to jest, o ile się nie mylę, Fontinalis Giant. To taka duża forma. No i tu po lewej stronie, całkiem na dole przy dnie, mamy mini pelię. A tu jeszcze jakaś krewetka sobie pomyka. Krewetek w ogóle w tym akwarium było całkiem sporo. Tutaj po prawej stronie w głębi to także jest minipelia. No i jeszcze minipelią jest obsadzony korzeń, który znajduje się w lewym tylnym rogu akwarium. Właśnie tutaj to jest ta minipelia. Próbuję się jakoś ustawić, żeby zminimalizować blaski. O, teraz jest lepiej. Zobaczcie, cały ten fragment drewna, to wszystko jest porośnięte minipelią. Bardzo fajny efekt. Taki kawałek drewna w całości porośnięty minipelią. A te rośliny liściaste w tle to jest mikrozorum. Chyba ta odmiana z wąskimi liśćmi mikrozorum na Row Leaf. Bardzo fajny, bardzo klimatyczny, ciemnozielony zbiornik. Aranżacja numer 7. Teraz aranżacja numer 8. To akwarium dla odmiany jest utrzymane w tonacji bardziej czerwonej. Grupa roślin to są różne łodygowce skupiona wokół korzeni w centrum akwarium. I te korzenie, to zaraz będzie widać, o właśnie, te korzenie wystają nawet troszkę poza zbiornik, powyżej, ponad lustro wody. A te takie drobne fragmenty kamieni na dnie, pomiędzy roślinami, to jest, zdaje się, Ada Dragonstone. Te kamienie bardzo dobrze pasują kolorystycznie do takich właśnie czerwonawych roślin. Całe to akwarium tworzy bardzo fajny kontrast z tym poprzednim ciemnozielonym zbiornikiem. Aranżacja numer 8, teraz przechodzimy do aranżacji numer 9. A tutaj z kolei wszystko jest, o tak, teraz widać, że to jest 9. Tu z kolei wszystko jest utrzymane w tonacji bardzo jasnej. Jasny piasek, jasnozielone rośliny, te dominujące z lewej strony duże, płaskie, okrągłe liście, to jest jakaś hydrokotyle. A te rybki, które tutaj pływają, to są chyba rozbory Hengela młode. To była aranżacja numer 9. No i jeszcze aranżacja numer 10, która chyba miała być utrzymana w konwencji czarnej wody. Stąd te liście dębu, te szyszki olchowe na dnie i taka lekko mętna woda. Tylko te gupiki tutaj, to są chyba gupiki Endlera. Trochę te gupiki tutaj pasują do całości tego aranżu. Tam z tyłu mamy, z tyłu przy tylnej ścianie mamy rogatka, fragment drewna. No i gdyby tutaj w tym zbiorniku były nawet zwykłe neony Innesa, to byłby to całkiem ciekawe akwarium, taki mały biotopik. A tak to jest mały biotopik, ale z introdukowanym obcym gatunkiem ryby w czarnej wodzie. Dobra, to był zbiornik numer 10, ostatni zbiornik w drugim rzędzie na akwarium. Mam nadzieję, że Wam się te aranżacje spodobały. A ja dziękuję Wam za uwagę. Mówił do Was Piotr Kieszkowski z telewizji akwarystycznej Definite Aquascape TV.